opera zawsze grosza jest w ogóle specyficzną formą. Jest jakiś taki etap przejściowy między jakąś taką formą opery czy musicalu. Trudno ją zaklasyfikować i specyficzna muzyka, która też jest zachowana przez właścicieli praw w takiej dosyć rygorystycznej formie i aranżacyjnej i tonacji i tak dalej. I to oddziaływuje mocno na to, jak podejść do realizacji tego spektaklu od strony też mojej, czyli ruchowej. Pracujemy już jakieś 2 miesiące. Wydaje mi się, że to jest teraz taki przełomowy moment. Weszliśmy na scenę, praktycznie całą tą koncepcję musimy przestawić już do warunków scenicznych. Jest ciężko na razie, ale myślę, że efekt końcowy będzie super. Musimy się po prostu znaleźć w tej konwencji, bo to jest trudna materia. Jest wiele płaszczyzn przenikających się takich interpretacyjnych, więc na razie próbujemy odnaleźć tą naszą główną ramę, czyli tą taką jakby, nazwijmy to, cyrkowość tego całego przedsięwzięcia. Bo nawet jeżeli główni bohaterowie śpiewają swoje songi, czy wychodzą do publiczności z monologami, to gdzieś tam w tle, jakby na tej, jakby tej arenie, która jest stale obecna, odbywają się występy, które jakoś tam korelują z tym, co się dzieje w librecie, ale bardziej tym ciągłym ruchem i tym ciągłym motorem poruszającym tą naszą machinę spektaklu jest ten dziwny, chory cyrk, który się odbywa. Ruch to jest zawsze pewna metafora i to jest taka zabawa z widzem, czy ten rodzaj poczucia humoru mu się spodoba. I myślę, że jest to coś bliskie memu sercu, jak to, że jestem wielbicielem Charlie Chaplina i to wydaje mi się, że zawsze pod tym śmiechem jest jakiś smutek i to się cały czas przenika. Ja jestem zwykle od tego, żeby dać ludziom ten odskok od tych mocnych praw, którzy aktorzy zagrają, którzy aktorzy zaśpiewają w songach, że nawet po prostu, nie wiem, w największym nieszczęściu można znaleźć odrobinę dziwnego poczucia humoru. Jeśli to się uda, to myślę, że to będzie poruszający spektakl. Jeżeli to będzie po prostu tylko przygnębiające, to wydaje mi się, że to jest za mało. Nie zawsze po prostu robienie czegoś na maksa jest najlepiej w ruchu. Trzeba znaleźć, ja to nazywam ten taniec w budce telefonicznej, czyli masz pewne ograniczenia, te ograniczenia są różne. To jest mała scena, to jest twoje ciało, to jest twoja duchowość. One tworzą tą budkę telefoniczną, ale musisz w niej tak zatańczyć, żeby w ostatnim rzędzie ludzie poczuli, że fruną, że płyną z tym. Wyważenie tego to tak jakby rzeźbienie, odrzucanie rzeczy niepotrzebnych, zostawianie tych tylko, które są istotne dla tej wypowiedzi, jest chyba najtrudniejsze, bo mamy ludzi przeróżnych i też pod względem motoryki, ciała i też jakiegoś backgroundu swojego artystycznego. I stworzenie z tej całej grupy aktorów z castingu takiej dziwnej, chorej, brechtowskiej trupy jest chyba największym wyzwaniem. Ale mam wrażenie, że w tych naszych trudnych czasach wciąż ten Brecht jest aktualny i wciąż zmusza nas do takiego najprostszego przemyślenia, po co żyć. I wydaje mi się, że ten aspekt tak będzie atrakcyjny. Nie chcę, żeby się widzowie wystraszyli. Będzie zrozumiały, ale będzie na tyle głęboki i poruszający, że warto te parę godzin spędzić w teatrze i po prostu i zaprosić znajomych.